Byłem szczery. Być może aż za bardzo. Psychopaci żyją wśród nas. Znalazłam w internecie informację o pomyśle Petera Madsena. To duński celebryta. Zbudował 3 łodzie podwodne. Napisałam mu, że chcę nakręcić o nim dokument. Zgłosiłem się na staż dzięki Peterowi. Chcę do was dołączyć. Do wszystkich statków w rejonie Kopenhagi. Szukamy prywatnej łodzi podwodnej, Nautilusa. Peter wypłynął wieczorem z dziennikarką. Martwimy się. Znaleźli go. Niezła pobudka. Sęk w tym, że wiozą tylko Petera. Znowu skłamał. Kiedy cię o coś oskarżają, nie powinnaś nic mówić. Gdzie ona jest? Peter, którego znałem przez 10 lat i ten, który wsiadł na łódź, to dwie różne osoby. Oskarżają go o zabójstwo. Dlaczego tak postąpił? Czy były jakieś sygnały? Po co komu piła do drewna na stalowym okręcie? To nie był wypadek, nie mówcie tak. Obawiam się, że niewiele przeciwko niemu mają. Może się wywinąć z przyczyn proceduralnych. Nautilus, podaj pozycję.